Jak się nazywa auto, w którym jadą cztery dziki? Tym bardziej stresuje niż maturę. Zdeklasować piłkarzy. Szkoda, że nie wyszła odpowiedź szoły. Nie załamujcie się. Jak się ma 7 bieg, nie jest najgorzej. A co ładnie wygląda, nie? Pomimo. Mam pytania, wiesz? No. Finałowe. Jedną wygrywacie, my drugą. Także będzie do finału i... No właśnie jest tak. Nie, finale chyba i tak. Tak, finale jedno na no, tak. Nie. Dobra, to jak skończycie się malować, to sobie po prostu zjadę. Jak tam wiedza? Tylko wiedza ogólna. Wiedza o społeczeństwie. Idź. Pani cię tam przerobiła. Pani już czeka. Panie, ale już nie muszę być bardziej piękny. Ja już ładnie się mam. Zrobimy próbę, ja wam mówię. Ale ja wiem, jak trzeba tak odpowiedzieć, żeby... Ja wiem, że ty wszystko wiesz, a później tak odpowiadacie, tak jak nie trzeba. Tak, przychodzi stres i tak dalej, prawda? Lama. Na przykład. Może ktoś chce być wyprawiony. Nie, to jest show, to jest zabawa. Nawet jak nic nie odpowiesz, to to jest życie, no nie, nic się nie stanie. Będziesz królem internetu. Jest! Chciał być drugi! Ale ostatni! O, ja trzeci! Co ci trzeci? Na pewno będziesz ostatni! Nie! Ale jaja! Do tych taśm, tak? Co musisz do taśmy? Tak, do taśmy. Siri, zapytasz się, bym zaczynamy. Weź AirPods, trzeba wsadzić. Czy ja mogę prosić was o... się tym bardziej stresuje niż matura. Gdzie to jest? A co tam gra? Metallica? To jest tutaj? Co leci? Normalnie polskie jakieś. Ten sławny kącik muzyczny. Jak tutaj wystarczy wstać, nikt nawet nie widzi, a ty sobie patrzysz. Nigdy więcej. Stracił. Żadnych wspomnień. Mieliście w kontrakcie, Marcin, pewnie. Nie, nie podpisaliście, nie dostaniecie. Prosimy naszą wodę dla chłopaków. Łukasz, jaka taktyka na odcinek? Zdeklasować piłkarzy. Czyli jednak nie, żeby zostać gwiazdą internetu? Nie. Ale mamy tu kandydatów, także jest szansa. Aby nie było z tego wielkich jaj takich, no. Ale spodziewamy, żeby było dużo zabawy, no. To sztuczne są. Prawdziwe. Ja lubię Familiada oglądać. Co, jak mnie. I pana Karola. Czekasz chyba na niego najbardziej, co? No oczywiście. W RTC słyszałem, że tam szykowałeś coś specjalnego dla niego. Nie, trzeba z szacunkiem podchodzić. Ale coś jest. Coś mamy. Mamy coś wynalezione. I tu i dlatego Grzesiu ma dużego minusa. Ja powiem, że jesteś Grzesiu z Ostrowa. Wiesz o tym, że w kadrze już go nie ma. Nie ma go już. Przedstawimy go dzisiaj Grzesiu z Ostrowa. Przedstaw go, tak. Tak, Krzysztof zostaje. Przedstaw. Powiedz nas już, to się przyczyni. Najlepszy skrzydłowy Grzesiu z Ostrowa. Powiemy Łukasz Koszarek z Poznania. Ma małżonkę Natalię oraz bulldoga French Bulldog. Tylko z tego, ze środy. Wiesz, Cezary. Z pazurem. Ty, słyszałeś co powiedziałem? Z pazurem? No. Skąd teraz przyjechałeś? Z Łukowa. Mamy chłopaka z Łukowa, kawy to wygrać. Nie no, lepiej Strzeba. Nie no, Strzeba. To chociaż biblioteki są. W Łukowie też. Dwie. Ze mną jest Cezary. Cezary, Patryk. Albu, Patryk. Paweł. I Katrin. Weź tak, proszę. Powiedzisz tak? No. A, bo pan Karol nie jest taki... Patryk, słyszeliście? Słyszeliście, co pani powiedziała? Pan Karol lubi opowiadać żarty, ale nie lubi żartów. Tak wieczysto.
wyczuć. Obawiać się. Bo od razu atakuje. Wiesz, jak go ciśnę żarcikiem, że się to jej upadnie. A będzie opowiadał prawo dzisiaj? A wie pani, jak się nazywa? Jak się nazywa auto, w którym jadą cztery dziki? Auto, w którym jadą cztery dziki? No. Nie wiem. Fordzik. Ale jedziemy auto w zoo? Naprawdę, tak? Jak byłeś aktorem, albo wtedy jest. No ja się pytałem trochę z tego, nie ma. Mogę nacisnąć przycisk w drużynie przeciwnej i on musi odpowiadać. Czyli... A jak trafił? No ale jak, pan Karol zacznie czytać pytanie, nie dokończę, a ja inne cisnę. Mogę? Nie, bo Siri, Siri, mogę. Proszę nie mówić. No. Tak, żeby wszystkich było widać. Wiem, że tak. Ja tu mam szwagra, który jest, wiem, że panem Radomiaka, a Legia podobno z Radomiakiem ma się dobrze. Bardzo dobrze. No właśnie. Na sportowo by było, nie? Tak, ja bym we wszystko. Nadal gram. Dobrze, że pewnie trzeba coś. Jeszcze raz dziękujemy. Bardzo miło było. Parę lat minęło, także po... Nie załamujcie się. Jak się ma 7 bieg, nie jest najgorzej. Dziękujemy. Jeszcze raz. Było to. Szkoda, że nie wyszła odpowiedź Szoły, która chciał powiedzieć parmezan na ser, ale... Ja zrobiłem... Ej, ja biorę sobie tą wodę. Włoski ser? Dam ci... Bardzo, bardzo fajne. Stres niesamowity. No ale jakoś dało się to opanować i wygraliśmy. Trudne, bardzo trudne. Niby właśnie takie łatwe do odpowiedzi, jak się siedzi na kanapie. A tak przy, po prostu na żywo to już jest całkiem inna gadka. Ale ciężko jest, szczerze mówiąc, wiesz, jakby w telewizji i nawet wczoraj oglądałem sobie familiadę w domu, wiesz, tam sobie siedzisz, odpowiadasz na wszystkie pytania, a jak jesteś tutaj, to jest twoje? To całkiem inaczej. Masz taką samą fajną, jak ja. Nie, powiem tak, ja dobrze poprowadziłem moją drużynę, ale niektórzy nie przychodzili nas do zajęcia po treningowe. Paweł opuszczał często, no, dlatego... Chyba do szkoły nie chodzi. To, nie, jesteśmy zadowoleni, bo to nasz szczytny cel, nie, śmiechami. Pewnie. Fajnie można zobaczyć od środka, nie, bo jak się siedzi przed telewizorem, wszystko jest fajnie, łatwo. Ja to tak na trening. I można się śmiać. Ale parmezan to źle było, czy nie? Tu nie jest tak łatwo. Nie wiem. Teraz idziemy na trening, zobaczcie. Ja tak wychodzę na trening, nakleję to sobie na treningową bluzę.